Bocian już robi porządki. Oczywiście, że radość. My co roku czekamy bardzo. To jest nasz bocian Wojtuś. Wojtek, no oczywiście, no. Z sąsiadką Asią się dogadaliśmy, że musiał przylecieć dzisiaj, bo wczoraj każde z nas kupiło po butelce bociana. Przeciął 18 po 13, czyli tydzień później jak w zeszłym roku. Oby nie została go pogoda tak zeszłoroczne bociany, że po paru dniach z powrotem wróciła zima. Odpukać, aby już tego nie było. Na razie jest słonecznie, robi porządki, powyrzucał zeszłoroczne pozostałości lokatorów. Czy to są te same? Odpowiadam na pytanie, nie wiem, bo nie mają opisów, nie przyjechał z dowodami. Poruszenie na ulicy jest. Tak, poruszenie jest, wszyscy od razu się pozlatywali, już samochody, dzieci przytrzymują się, oglądają, patrzą, robią zdjęcia. Niestety wyrównali nam drogę i z powrotem mamy kurz, także jak cokolwiek przejeżdża, to bocian musi otrzypywać co chwilkę i skubać pióra z kurzu. Słyszałam, że ten wasz bocian ma jakieś imię, to prawda? Nie za bardzo. Nie, my go nie nazwaliśmy, jeżeli już tak, to moja mama lub tata. Naprawił gniazdo i otrzepywał się z piór. Czy czekacie na bociana co roku? Tak. Tak. A czy widzieliście może, jak małe bociany uczą się latać? Jak to wygląda? Tak, niestety... Zeszłego roku lub dwa lata temu bocian... przez pomyłkę spadł na nasze podwórko i dziobał nam auto. Czekamy zawsze na bociana, ale bardzo wcześnie w tym roku przyjechał. No. Chociaż ja co roku piszę, 11 w ubiegłym roku był. A mówi się, że na zwiastowanie bocian na gnieździe stanie nie, właśnie? Nie, do zwiastowania to jeszcze, jeszcze czas. 25 dopiero. No. Wszystko się zmienia. No. Także tego, nie, może to temu, że cieplej zrobiło się, może jeszcze co. O, o.